Żywy płomień. Przekaz 1348. Najważniejsze fragmenty. Jezus Chrystus. Od pewnego czasu złe duchy mają możliwość zwiększonego oddziaływania na całą ludzkość. Zgodziłem się na ich działanie, bo chcę ich pokonać przez Maryję, co ich szczególnie upokorzy. Ludzkość przez to ma możliwość zdobycia znacznego poziomu osobistej świętości, życia wiecznego, co zapewni im większy stopień chwały w niebie. Dałem całej ludzkości wiele możliwości, lecz nie każdy człowiek chce z tego skorzystać. Jeszcze jest wielu takich, którzy mnie nie znają, a także nie znają tego, co dla nich uczyniłem. Szatan chce zakazać dobrej religii katolickiej, a na jej miejsce wprowadzić to wszystko, co jest złe. Nie ma już świątyń, w których się mnie nie znieważa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Wielkim złem jest komunia święta, dawana i przyjmowana na stojąco i do ręki. Ludzie już nie potrafią odpowiednio zachować się przy swoim Bogu. Jest brak coraz bardziej tych, którzy pokazują ludziom dobrą drogę. Wielu z was czeka na oświetlenie sumień światłem świętej Bożej sprawiedliwości. Ono będzie niebawem we właściwym, ale i optymalnie najlepszym czasem. Trójca Święta chce, aby obudziły się wasze serca i sumienia z demonicznego uśpienia. Kto z was w porę się nie nawróci, ten będzie odsiany przez nadchodzące wydarzenia. Nie ma już świątyń, w których się mnie nie znieważa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Wielkim złem jest komunia święta, dawana i przyjmowana na stojąco i do ręki. Ludzie już nie potrafią odpowiednio zachować się przy swoim Bogu. Jest brak coraz bardziej tych, którzy pokazują ludziom dobrą drogę. Wielu z was czeka na oświetlenie sumień światłem świętej Bożej sprawiedliwości. Ono będzie niebawem we właściwym, ale i optymalnie najlepszym czasem. Trójca Święta chce, aby obudziły się wasze serca i sumienia z demonicznego uśpienia. Kto z was w porę się nie nawróci, ten będzie odsiany przez nadchodzące wydarzenia. Wiele razy Trójca Święta i Maryja, moja święta, kochana mama, mówiliśmy wam, jaka jest wola Boża. Kto z was słucha? Dawaliśmy wam tysiące rad i wskazówek. Kto z was wziął je na poważnie? Jest wielu Bożych proroków. Kto ich słucha? Szatan wprowadza coraz większe zamieszanie w Kościele Świętym. Jest podejmowanych wiele decyzji. Nie wszystkie są dobre i klarowne. Szatan będzie bruździł coraz bardziej i bardziej. Skłania biskupów, by zamykali usta dobrym kapłanom, tym, którzy się jeszcze trudzą, ci, którzy mówią do ludzi bez ogródek. Ja chcę, aby ludzie dobrej woli chcieli się modlić, pościć, umartwiać się, oddając wszystko do Bożej dyspozycji, do Bożego skarbca. Ja doskonale wiem, jak słabi i nędzni jesteście. Doskonale wiem, że nie domagacie. Zechciejcie przychodzić do mnie, obecnego w Najświętszym Sakramencie. Zechciejcie do mnie mówić, powierzajcie mi siebie, swoich bliskich, swoje rodziny, znajomych. Kto może, niech prosi Boga o wiele. On da wam wszystko, to, co jest wam niezbędne, potrzebne. Kocham was niezmiernie mocno i chcę, abyście mi do końca zaufały tak bezgranicznie. Nie raniły mojego świętego serca. Czy stać jest was na to? Czy stać jest was na to, abyście zechcieli być zbawieni?
przemieniajcie się sukcesywnie sami, jak również wszystkich wokoło. Mi tak bardzo mocno zależy na waszym zbawieniu. Powierzcie mi i mojej świętej, kochanej mamie całe swoje życie i mienie. Czy stać jest was na taki gest? Chcę was zbawić, lecz czy mi na to pozwolicie? Ja jednak was wszystkich bardzo mocno ukochałem, pomimo waszych wad i ułomności, tak aż do szaleństwa krzyża. Kto z was zechce szerzyć kult trzech Bożych serc? Kto zechce z was uwielbiać Boże serca? Za waszą wielką hojność nagrodzimy was naszą hojnością. Czekam na was i waszą miłość, lecz czy się doczekam? Jezus.